pamiętam, jak miałem kiedyś taki, kurde, komiks. Miałem w chuj komiksów, jak byłem mały. Czy to jak byłem dzieciakiem czy nastolatkiem. I to oczywiście były czasy, gdzie ciężko, neta nie było, więc ciężko było jakieś takie tego typu nudesy and shit, nie? I był taki komiks, w którym było wszystko tak narysowane jak w Marvelu, że tacy nie karykaturalni, tylko w miarę, odwzorowując w miarę prawdziwie. I był to jakiś cyberpunkowy chyba, kurde, komiks. I tam właśnie było cycki, kurde, narysowane. Często było coś tam, że się nawet ruchali chyba. I to był mój, kurde, to go chowałem, żeby czasami nie ten, żeby czasami... Jakby, znaczy moi rodzice wiedzieli, co mi kupują, nie? A nie wiem, czy oglądali ten cały, może, komiks. I dlatego ja go chowałem, żeby jednak nie zauważyli czasami. I żeby mi go gdzieś nie, kurde, nie zabrali, no nie? Zajebiście było narysowane. To też go, kurde, właśnie takie do skrytki. Nawet nie wiem, co to był za komiks, szczerze mówiąc. On był taki... taki kit chyba nawet. Nie był jakiś zajebisty za bardzo. Ale fajnie narysowany. Dobra, wydostaliśmy się z pałacu. Już docieramy do Origins, a nasz ukochany Joe jeszcze się uczy grać tak, żeby przypału nie było ze skradaniem, no ale co zrobisz? Może kiedyś. Może kiedyś. Ale to był, ogólnie to był jakiś, kurde, komiks taki, wiecie, nie byle co, bo on miał taką śliską okładkę, tak fajnie narysowaną. Nie, że jakiś byle co właśnie. I w środku był tak, kurde, też fajnie narysowany bardzo. Kilkoma warstwami kolorów, wiecie, o co chodzi. No to mógł być Funky Kowal, no bo co innego w sumie, nie? Funky, nie pamiętam, czy to był Funky Kowal, ale wiem, o co chodzi. To mógł być. To jest szansa, że to był Funky Kowal. Cycki i nawet było trochę tam, że oni nie, że się tak perfidnie rżnęli tam, ale było, była scena miłosna, no nie? I były cycuszki. Było całe kobiece ciało w pełnej krasie. A komiksów to ja miałem przeróżnych, Kaczorów Donaldów to miałem, kurwa, trylion. I tych cienkich takich, i tych gigantów, Spidermany, Asterixy, jakieś tam inne już teraz nie będę wymieniał, w chuj miałem, no nie? Mam nadzieję, że one jeszcze tam są, kurwa. Wszystkie. Już mogę zdzierżę jak książki zostaną wyrzucone, ale nie jak komiksy, kurwa, komiksy to jest... Ulubione. O, łowca. Łowca. Teraz się chyba pierwszy raz zmierzymy, ale najpierw ukradnę tych ludzi tu. Łowca w pobliżu. Odin. It's quiet today. Did you not know? Eudoros is at the baths. Of course. The palace is much more pleasant without Eudoros and his constant bitching. I ta kobieta to chyba była blondynka, chyba. Move! O, to jest ten łowca. Tak? Clear off! Hurry! Łowca, no. Ale skurwiel mocny. Chujowo, bo ma ekipę jeszcze ze sobą. Gdyby nie to... Chujowo łatwo. Co jest, co jest? O, jaki to jest skurwysyn. Zajebie mnie. Przespierdalać.
Ja nawet na szale nie jestem w stanie mu najebać. Ale lipa chyba będzie po mnie. Do wody, do wody. Jest woda? Prawie się zabiłem skacząc. Zabiłem się skacząc, ale lipa. Nie było aż tak wysoko, kurwa. Jaki szpagat na krawężniku zajął. Trochę chujowo. Ale miał tylko 20 poziom, ale dużo życia. Chyba, że miał obstawę. O tych skurwieli to chyba unika się lepiej na razie. Royal Scribe jest often at the bathhouse. I will kill that naked ear that you Doros there. Oni tu są. Się zrespiłem dosłownie tu, gdzie zginąłem. Idę po ciebie, Eudoros. Wiecie, ja to się dostosowuję, roleplayuję po prostu. Bajek jeszcze nie jest idealnym asasynem, dlatego ja tak gram też, że czasami tu mnie wykryją. Dzięki, że wpadłeś, jeszcze miłego spaceru i do następnego w takim razie. Miłego wieczoru. Okej, mam wejść przez drzwi. Myślałem, że to jakaś akcja asasyńska. A to jest akcja asasyńska, tylko jeszcze bardziej nawet. Tylko rozumiem, że oni mnie tutaj nie poznają, tak? Żeby nie było zaraz. Aristo jest taking Eudoros do court for plagiarism. No. I was visiting the docks and heard it from Aristo's wife herself. His wife? Kairos, she works herself into histrionics over nothing. I love Have you seen his here? Wife? The building alone is worth the trip. Look up at that expanse. Ale ostrze ma. Simply divine. Is everything to your liking, my lord? The water is a bit turbulent. Such incompetence. Czekaj, czy jakoś da się tam wejść inaczej. Halt! Hey! You! Stop! My lord, are you properly served? Quite. See that my towels are ready. Ptolemy is a chinless simpleton. Simonides, you have consumed too much wine. I have, and I will again. But had I not, would our pharaoh be any less a goose? The priest's sentiments would have only improved had. Coś gadał o ręcznikach, może trzeba mu przynieść, kurde. To byśmy udali, że wiesz. Can I do anything for you, my lord? Stop annoying me, if you please. Is it? No, na pewno mnie nie wpuszczą, musiałbym na przykład mu coś przynieść. Tam coś leży. Oj, sorry. Ale to w środku. Must I find everything for myself? Entertainment. Jakaś gitara, coś? Tam coś leży. Simba owl. What? Eudoros is here again. I pity him. His skin affliction is an endless source of discomfort. I suspect he comes here principally to awkward naked boys. As Mania. Oj, podsłuchamy jeszcze chwilę. Henriette, look at Yahoo!
taught me. Any moments away from that petulant child are a blessing. Is someone looking at me through the lattice? That's rather hard. Exciting. Może o to chodzi. Może... Bring me my roast piglet. I love to eat in a warm bath. Tędy można wejść chyba. Nie będzie przypału, jak się zacznę wspinać po ścianie nagle. Ja bym to widział jako przypał, ale spoko. Nie wierzę. A nie, jednak nie ma ostrza. Czy ma? Of you to kill me. It was you who murdered my son before my eyes. You are a fool. At the temple in Siwa. That forsaken shithole? I had nothing to do with that disaster. It is too late for your lies. Anubis awaits. It is worth the loss to slay the snake at last. The snake? The snake will never die. Son of Apep, the Lord of the Duat awaits. Coś z hipopotama zdobyłem. Oh, dear gods, he's been murdered. Look at the blood. But he was so handsome. A lovely sight. It's Eudora's poor soul. Zawsze fajnie taka urozmaicona, trochę bardziej akcja, nie? No, potem wszyscy muszą do jakiegoś momentu musieli sobie odcinać tam, nie? Aż w końcu ktoś stwierdził, że chuj, że nie trzeba. Pamiętam. I właśnie dla niego, w jego czci widocznie. Na jego cześć. Dobra. No i teraz będzie to Aya, no nie? Żeby się z nią spotkać i powiedzieć. Tylko, że nie wiem, czy nie powinniśmy właśnie teraz zrobić tego, co zaległe. Ale w sumie może nie. Zobaczymy, co powie.
Fiule, esteți în ban! Albo oni sobie odcinali też dlatego, że i tak by się ujebał ten palec chyba. Czy coś w tym stylu. A później to by zostało udoskonalone przez kogoś i już nie trzeba było. To też taka akcja była chyba bardziej. Nawet niż że na cześć tego. Nie? Teraz sobie przypomniałem. My dearest. The snake, Gennadios, are dead. Oh. It was Eudorus. He died flailing in the baths. I wish I had been there. My wife. Spoko miejscówka. Dziwne, że nie skraszowało. I was wondering if I should pull you out. Your adrenaline and BP are elevated, and it's affecting your heart rate and hormonal markings. Serotonin and oxytocin in particular. What happened in there? Aya's here. Who's Aya? My ex-wife. I could feel her nearby. You can feel her? Pretty sure that's the bleeding effect. Along with Bayek's memories, you're also experiencing his emotions. No, you dork. I think she's actually in this cave. Spouses usually share the same tomb. A second mummy? We should really report to Abstergo. Maybe after I find Aya. I'm gonna call it in if you don't. Deanna, no! If you do it there, well, get no credit. They'll cut me out like always. Okay. There. No, trochę tutaj tym razem połazimy. The bleeding effect is leading me to Aya. Oh, great. More fuel for your superhero complex. Ostatnio szybko wróciliśmy do środka. Okej, okay. O Boże, teraz tu czytania w chuj. O, bo nie, no w życiu. No zapomnij. Oczywiście, jeżeli pamiętajcie, że zawsze możecie sobie zapauzować taki film na YouTube i sobie to przeczytać. Jak to zaginionych jakieś... Ale wątpię, żebyście to czytali. Ale może. Desmond Miles.
to już prędzej. Ale to i tak. Obiekt 17. No znaczy, oczywiście, dlatego mówię, jak ktoś sobie siedzi i gra prywatnie, albo na przykład ogląda to na YouTubie w odcinkach, to bardzo prawdopodobne, że to przeczyta, no nie? My mamy na streamach od Takeshiego, od takich spraw, właśnie. Zawsze nam na czacie coś tam powie, ale ile tego kurwa jest, nie? Ja tego nawet nie będę wszystkiego sprawdzał. Poradnik Animusa jeszcze. Ciekawostki. To są dla takich właśnie ludzi, którzy lubią tego typu rzeczy, to spoko. O Boże. Jakie fake zdjęcie w ogóle, chamsko. Też. O, jeszcze audio. Jeszcze jakiś chuj wie co. Wychodzimy. Still haven't found Aya. Czekaj. To jest tylko laptop, tu już coś jest. One bar. No? Half a bar. No more painkillers left. So, Miss Marvel, did you find what you're looking for yet? I know Aya's here. Cicho tam. Dee never puts in enough snacks. Pokemon. Czy Pokemon do zebrania. Dobra, idziemy za widmem. Still haven't found Aya. She's down there. My turn for a leap of faith. Come forth by day, and I will guide you home. Who are you talking to? Bayek's mummy. Real chatterbox, that one. Damn, that's cool. Leap of... I was right, she's here! Oh, there you are, thank God! I can almost taste the blood. Okay, you're making less and less sense, Leela. We need to report. Not yet. Not yet? So when? No to akurat dosyć ciekawe doznanie, że gramy sobie właśnie postacią i widzimy postacie wcześniej żyjące i teraz ona znajduje ich mumię, no nie? To jest fajne uczucie, takie dziwne trochę. Dobry motyw ogólnie. Uważam. What are you doing now? Climbing. And it's hard, so uskuti, will you? Fine. Let me know when you get to the top. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.